Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Wszystkich drogich widzów telewizji trwam serdecznie pozdrawia ojciec Zdzisław Klawka. Znajdujemy się w oktawie świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj mamy środę. Nie przeszkadza to, żeby Ojciec Święty spotkał się z licznymi przebywającymi pielgrzymami w Rzymie w tym okresie świątecznym, aby odbyła się audiencja środowa, która odbyła się w auli Pawła VI, więc serce przenosimy się tam do auli Pawła VI, aby wysłuchać słów katechezy i też na zakończenie tego spotkania z Ojcem Świętym otrzymać apostolskie błogosławieństwo. Dla podkreślenia świętowania Bożego Narodzenia usłyszeliśmy też i moment muzyczny. A teraz Ojciec Święty rozpoczyna audiencję środową, uczyni to znakiem liturgicznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. La pace sia con voi. Pokój Pański niech będzie z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Dal Vangelo secondo Luca. Na początku appena gli angeli si furono allontanati da loro verso czytany il cielo, jest fragment Pisma Świętego. Dzisiaj jest to fragment z Ewangelii Łukaszowej. Usłyszymy ten fragment również w języku polskim. Posłuchajmy też w innych językach. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Luc. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Luke. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go now to Bethlehem and see this thing that has taken place, which the Lord has made known to us." So they went with haste and found Mary and Joseph and the child lying in the manger. The Gospel of the Lord.
Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Quando os anjos se afastaram deles em direção ao céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. فلما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض: هلما بنا إلى بيت لحم فنرى ما حدث ذاك الذي أخبرنا به الرب. وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود. كلام الرب. Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Oto Słowo Boże. A teraz wysłuchamy katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. I jeszcze błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Ten okres liturgiczny zaprasza nas do zatrzymania się i refleksji nad tajemnicą Bożego Narodzenia. A ponieważ dzisiaj, dokładnie dzisiaj, przypada 400. rocznica śmierci świętego Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, możemy zaczerpnąć inspirację z niektórych jego myśli. On bardzo dużo napisał o Bożym Narodzeniu. W związku z tym mam przyjemność ogłosić, że dziś ukazuje się list apostolski upamiętniający tę rocznicę. Nosi on tytuł Wszystko należy do miłości, podejmując charakterystyczne wyrażenie świętego biskupa Genewy. Tak zresztą napisał on w traktacie o miłości Bożej. W Kościele Świętym wszystko należy do miłości. Żyje w miłości, czyni się dla miłości i pochodzi z miłości. I również, gdybyśmy szli drogą miłością, byłaby to piękna droga.
Spróbujmy zatem zagłębić się nieco w tajemnicę narodzin Jezusa w towarzystwie świętego Franciszka Salezego. I tak połączymy dwa wspomnienia. W jednym ze swoich licznych listów skierowanych do świętej Joanny Franciszki de Chantal pisze: wydaje mi się, że widzę Salomona na jego wspaniałym tronie z kości słoniowej, złoconym i rzeźbionym, który nie miał sobie równego w żadnym królestwie, jak mówi Pismo Święte. Widzę, krótko mówiąc, tego króla, który nie miał sobie równych w chwale i wspaniałości, ale wolę po stokroć bardziej widzieć drogie dzieciątko w żłobie niż wszystkich królów na ich tronach. Piękne to, co mówi. Jezus, Król Wszechświata, nigdy nie zasiadał na tronie. Urodził się w stajni, owinięty w pieluszki i położony w żłobie. Wreszcie umarł na krzyżu i zawinięty w prześcieradło został złożony w grobie. Istotnie, ewangelista Łukasz, opowiadając o narodzinach Jezusa, kładzie duży nacisk na szczegóły dotyczące żłóbka. Znaczy to, iż jest to bardzo ważne nie tylko jako szczegół logistyczny, lecz jako element symboliczny, żeby zrozumieć, jakiego rodzaju Mesjaszem jest ten, który narodził się w Betlejem z Maryi Dziewicy. Czyli krótko mówiąc, kim jest Jezus? Patrząc na żłóbek, na krzyż, na Jego życie, Jego prostota, możemy zrozumieć, kim jest Jezus. Jezus jest Synem Bożym, który nas zbawia, stając się człowiekiem, ogłosiwszy się z chwały i uniżając samego siebie. Tę tajemnicę widzimy konkretnie w centralnym punkcie szopki, czyli w dzieciątku leżącym w żłobie. To jest znak, który Bóg daje nam na Boże Narodzenie. Był nim wtedy dla pasterzy w Betlejem, kiedy aniołowie zwiastują im tę nowinę. Idźcie i tam znajdziecie jako znak dzieciątko w żłobie. Tronem Jezusa jest żłóbek, a krzyż jest jego końcem. To jest tron naszego Króla. Ten znak pokazuje nam styl Boga. Jaki jest styl Boga? Nie zapominajmy tego. Stylem Boga jest bliskość, współczucie i czułość. Nasz Bóg jest bliski, jest pełen współczucia i jest czuły. I w Jezusie ten styl odnajdujemy. Poprzez ten swój styl Bóg przyciąga nas do siebie, nie bierze nas siłą, nie narzuca nam swojej prawdy i sprawiedliwości. Nie czyni wobec nas prozelityzmu. On nas przyciąga miłością, czułością, współczuciem. W innym liście do pewnej zakonnicy, znów w kontekście Bożego Narodzenia, święty Franciszek Salezy pisze: magnes przyciąga żelazo, a bursztyn słomę i siano. Otóż czy to jesteśmy żelazem z powodu naszej zatwardziałości, czy też jesteśmy słomą z powodu naszej słabości, musimy dać się przyciągnąć temu niebiańskiemu dziecięciu. Nasze słabości rozwiązujemy przed żłóbkiem albo pod krzyżem. Jezus ogołocony, zawsze ze swoim stylem właśnie bliskości, współczucia i czułości. Bóg znalazł więc środek, by przyciągnąć nas, niezależnie od tego, jacy jesteśmy, miłością. Nie jest to miłość zaborcza i egoistyczna, jak to często niestety bywa z ludzką miłością. Jego miłość jest czystym darem, czystą łaską, jest wszystkim i wyłącznie dla nas, dla naszego dobra.
i tak nas przyciąga z tą swoją rozbrojoną i rozbrajającą miłością. Zobaczmy, ta prostota Jezusa. Także my odrzucamy wszelkie nasze uzbrojenie przed Jezusem. Nie zapominajcie, że tronem Jezusa jest żłóbek i krzyż. Kolejnym aspektem wyróżniającym się w żłóbku jest ubóstwo. Jest tam rzeczywiście ubóstwo, rozumiane jako wyrzeczenie się wszelkiej światowej próżności. Kiedy ile pieniędzy wyrzuca się na rzeczy próżne, na próżności tego świata. Ile wysiłku, ile poświęcenia dla próżności, a Jezus jest prosty. Święty Franciszek wcale znów pisze: Mój Boże, ileż świętych uczuć rodzi w naszych sercach to narodzenie. Przede wszystkim jednak uczy nas doskonałego wyrzeczenia się wszelkich dóbr, całego przepychu tego świata. Nie wiem, ale nie znajduję żadnej innej tajemnicy, której czułość i surowość, miłość i karność, słodycz i szorstkość tak słodko się mieszają. I to wszystko widzimy. Tak, bądźmy czujni, by nie popaść w światową karykaturę Bożego Narodzenia. Widzimy, że Boże Narodzenie jest to tak zwana właśnie karykatura światowa Bożego Narodzenia, sprowadzonego do ckliwego, konsumpcyjnego świętowania. Ale to nie jest, ale Boże Narodzenie jest czymś innym. Miłość Boga nie jest miodowa. Ukazuje to nam żłóbek Jezusa. Nie jest to obłudna dobrotliwość, pod którą kryje się dążenie do przyjemności i wygód. Nasi dziadkowie, którzy zaznali wojnę, a także głód, dobrze to wiedzieli. Boże Narodzenie to radość i świętowanie, z pewnością, ale w prostocie i surowości. I zakończmy myślą świętego Franciszka Salezego, którą podjąłem również w liście apostolskim. Podyktował ją siostrom wizytką. Pomyślcie tylko, na dwa dni przed śmiercią. Powiedział, czy widzicie dzieciątko Jezus w żłóbku? Przyjmuje wszystkie utrapienia, pogody, zimno i wszystko, na co ojciec zezwala, by stało się jego udziałem. Nie odrzucał drobnych pieszczot matki, która mu dawała, i nie napisano, aby kiedykolwiek sam wyciągał swoje ręce ku piersi swej matki. Ale pozostawia wszystko jej opiece i przezorności. Podobnie my nie powinniśmy niczego pragnąć, ani niczego nie odmawiać, przyjmując wszystko to, co Bóg nam ześle: chłód i niedogodności, pogody. Drodzy bracia i siostry, jest w tym zawarte wspaniałe nauczanie, które przychodzi do nas od dzieciątka Jezus poprzez mądrość świętego Franciszka. Niczego nie pragnąć i niczego nie odrzucać, przyjmować wszystko, co Bóg nam syła, ale zauważmy, zawsze i tylko z miłości, bo Bóg nas kocha i chce zawsze wyłącznie naszego dobra. Jezus, popatrzmy na Jezusa na tronie krzyża, na tronie żłóbka. To jest droga. To jest droga szczęścia, którą proponuje nam Jezus. Wam wszystkim i waszym rodzinom dobrego
okresu świąt Bożego Narodzenia i dobrego początku nowego roku. Bardzo Wam dziękuję. Dzisiejsza audiencja, jak usłyszeliśmy, dostosowana do okresu Bożego Narodzenia. Przeżyliśmy tę audiencję jako refleksję nad tajemnicą Bożego Narodzenia, ale w towarzystwie świętego Franciszka Salezego, którego 400-lecie dzisiaj dokładnie przypada. A teraz już czas, w którym w różnych językach będziemy mogli wysłuchać streszczenie dzisiejszej katechezy, ale jeszcze wcześniej poszczególni speakerzy w imieniu tych, którzy danym językiem mówią, czy w tej chwili językiem francuskim. Zapewniony jest Ojciec Święty o tej życzliwości i modlitwie pielgrzymów francuskojęzycznych w intencji jego posługi pasterskie następcy Piotra. Wyjaśniany jest dalszy przebieg dzisiejszej audiencji, a teraz wysłuchajmy streszczenia w języku francuskim. Une lettre apostolique intitulée Tout est à l'amour est publiée aujourd'hui pour commémorer cet anniversaire. Dans l'une de ses lettres, Saint François de Sales dit qu'il préfère voir 100 fois le petit enfant dans la mangeoire que tous les rois sur leur trône. En effet, Saint Luc, dans son récit de la naissance de Jésus, insiste sur la mangeoire. Elle est un élément symbolique qui aide à comprendre qui est Jésus. Elle est aussi le signe que Dieu nous donne à Noël et nous révèle son style qui est proximité, compassion et tendresse. Dans une autre lettre, il nous invite à nous laisser attirer par l'amour de cet enfant céleste. Cette naissance nous apprend aussi le renoncement parfait à tous les biens du monde, car la pauvreté est un autre aspect qui ressort de la crèche. Le grand enseignement qui nous vient donc de l'enfant Jésus à travers la sagesse de Saint François de Sales est de ne rien désirer ni rejeter de tout ce que Dieu nous envoie, mais de l'accepter par amour parce qu'il nous aime et ne veut que notre bien. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, osoby francuskojęzyczne, w szczególności młodzież z seminarium świętego Pawła VI z ich biskupem. Bracia i siostry, w tych dniach kontemplujemy tajemnicę Boga, który stał się człowiekiem. Prośmy o łaskę, abyśmy potrafili odmawiać sobie z czegoś koniecznego, by móc pomóc potrzebującym, aby nasza radość przeżywania Bożego Narodzenia dała nam radość. Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les jeunes du séminaire Saint-Paul VI, accompagnés par Monseigneur Luc Crépy. Frères et sœurs, en ces jours où nous contemplons le mystère du Dieu fait homme, demandons la grâce de savoir nous priver de quelque chose pour l'offrir au prochain dans le besoin, afin que chacun puisse vivre la joie de Noël. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors po języku francuskim, kolejna język angielski, siostra
speaker, podobnie jak jej poprzedniczka, zapewnia Ojca Świętego w imieniu wszystkich pielgrzymów angielskojęzycznych o życzliwości i modlitwie w intencji następcy Piotra. Tłumaczy dalszy przebieg dzisiejszej audiencji i za chwilę wysłuchamy streszczenia dzisiejszej katechezy w języku angielskim. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of this audience. Dear brothers and sisters, in this Christmas season, our reflections on Jesus' birth can be enhanced by some thoughts of the great doctor of the Church, Saint Francis de Sales. Today, on the fourth centenary of his death, I have published a new apostolic letter to recall some of the richness of his teaching. For Francis de Sales, the mystery of Christmas directs our gaze to the poverty and simplicity of the manger as the sign of Christ's true identity as God among us. God, who knows our weaknesses, our sins, and our hardness of heart, chose to draw us to himself by bonds of love, coming into our world as a newborn child. The birth of Jesus thus reveals God's utterly free, gracious, and indeed disarming love. Saint Francis teaches us to welcome the Lord into our hearts by joyfully imitating his detachment from worldly wealth and power, and, like the infant Jesus, by learning to desire nothing and to refuse nothing, to accept everything that God sends us, with complete confidence in his loving providence. May the lowly manger of Bethlehem inspire us to imitate that boundless love of God made flesh in the child of Bethlehem, the Savior of the world. The Holy Father will now greet us in Italian. Serdecznie witam wszystkich pielgrzymów angielskojęzycznych obecnych na dzisiejszej audiencji, szczególnie grupę pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych. Wam wszystkim, waszym rodzinom życzę jeszcze błogosławionego Bożego Narodzenia i nowego roku pełnego radości i pokoju. Niech Bóg was błogosławi. Warm welcome to the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially the groups from the United States. To all of you and your families, I offer my prayerful good wishes for a blessed Christmas season and a new year filled with joy and peace. God bless you. Po języku angielskim czas na język niemiecki i za chwilę wysłuchamy też streszczenia w języku niemieckim. Następnie Ojciec Święty tę grupę pielgrzymów pozdrowi w języku włoskim. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute ist der 400. Todestag des Heiligen Franz von Sales. Und so möchte ich einige Gedanken dieses großen geistlichen Lehrers zum Geheimnis von Weihnachten mit euch teilen.
Franz von Sales schreibt einmal, dass er 100-mal lieber das liebe kleine Kind in der Krippe als alle Könige auf ihren Thronen sehen wolle. In der Tat, der König des Universums sitzt nicht auf einem Thron, sondern liegt in einer Futterkrippe. Diese Krippe ist für den Evangelisten Lukas ein Symbol, das uns verstehen hilft, von welcher Art unser Messias ist. Jesus ist der Sohn Gottes, der uns rettet, indem er sich entäußerte und Mensch wurde. Bereits in diesem Zeichen des Kindes in der Krippe offenbart sich der Stil Gottes, seine Nähe und Zärtlichkeit, sein Mitleid mit den Menschen. Seine Liebe ist, anders als unsere menschliche Liebe, die oft auch egoistische Züge trägt, reines Geschenk. Mit seiner ohnmächtigen und entwaffnenden Liebe will er uns an sich ziehen. Nach Franz von Sales können wir vom Jesuskind mehr und mehr lernen, aus Liebe nichts zu verlangen und nichts abzuschlagen, sondern alles, was Gott uns schickt, anzunehmen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Drodzy bracia i siostry języka niemieckiego, dzisiaj obchodzimy święto a tutti i bambini che soffrono lo sfruttamento, niewiniątek. Pomyślmy dzisiaj o tych najmniejszych, o dzieciach, które cierpią wykorzystanie, cierpią głód i wojnę. Niech Pan nas wspomoże poprzez swoje błogosławieństwo, abyśmy ich chronili i wspierali. Radosnego świętowania Bożego Narodzenia. Heute, am Fest der unschuldigen Kinder, denken wir an die Kleinen, an alle Kinder, die unter Ausbeutung, Hunger und Krieg leiden. Der Herr helfe uns mit seinem Segen, sie zu beschützen und ihnen zu helfen. Gesegnete Festtage. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones Speaker de pastor de toda la Iglesia. Świętego, o życzliwości i o modlitwie. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Ojca Świętego, después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende con placido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, bracia i siostry, feliz Navidad. Szczęśliwego Bożego Narodzenia. Okres liturgiczny, który przeżywamy, zachęca nas do skupienia się na tajemnicy narodzenia naszego Pana. Proponuję, abyśmy uczynili to dzisiejszego poranka w towarzystwie świętego Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. Dzisiaj, 400. rocznicę jego śmierci, ogłoszę list apostolski zatytułowany Wszystko należy do miłości. Było to wyrażenie bardzo charakterystyczne tego świętego. Święty Franciszek Salezy twierdził, że bardziej woli widzieć dzieciątko Jezus w żłobie, niż wszystkich królów ziemi na ich tronach. Święty Łukasz kładzie nacisk na szczegóły żłóbka jako elementu symbolicznego, abyśmy zrozumieli, jakiego rodzaju Mesjaszem był ten, który narodził się w Betlejem, pokorny i słaby. Taki jest styl Boga. On jest bliski, współczujący i czuły. Bóg stał się małym i pokornym dzieckiem, aby swoją miłością móc nas przyciągnąć do siebie. Jest to miłość bezbronna, która wszystkich rozbraja. On jest też ubogi. Strzeżmy się, abyśmy nie popadli w światowość, przeżywając Boże Narodzenie jako świąteczne wydarzenie konsumpcji bez treści. Przeżyjmy te radosne dni z prostotą i surowością, dzieląc się z innymi. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów hiszpańskojęzycznych. Prośmy Pana Boga, by wszystkie rodziny, zwłaszcza te, które najbardziej cierpią z powodu niedostatku,
i dotkliwych mrozów we wspólnotach chrześcijańskich znaleźli miejsce, w którym poczują ciepło, jakie niesie ze sobą Boże Narodzenie i Dzieciątko Jezus. Niech Bóg was błogosławi i Matka Boża was chroni. Bardzo dziękuję. I po języku hiszpańskim kolejna język Santo Padre, portugalski. Os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social desejam testemunhar-lhe sentimentos de cordial gratidão e apreço pelo exercício do seu ministério petrino ao serviço da unidade, da fé e da paz no mundo. Que confiam ao Deus menino, pedindo-lhe que proteja e cubra de bênçãos os passos de vossa santidade no novo ano. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Estes dias convidam-nos a refletir sobre o mistério do nascimento de Jesus e queremos fazê-lo na companhia de São Francisco de Sales, porque hoje mesmo completam-se 400 anos da sua morte. O Papa São João Paulo II chama-lhe o doutor do amor divino e bem o comprova o livro estupendo que nos deixou, Tratado do Amor de Deus. Escreve ele no prefácio: na Santa Igreja, tudo pertence ao amor, vive no amor, faz-se por amor e vem do amor. Esta certeza do santo nascia da contemplação da própria vida de Jesus. A 26 de dezembro, dois dias antes da sua morte, em colóquio com as irmãs visitandinas, dizia-lhes: vedes o menino Jesus na manjedoura? Recebe todas as agruras do tempo, o frio e tudo aquilo que o Pai permite que lhe aconteça. Não recusa as pequenas consolações que sua mãe lhe dá, mas também não está escrito que estendesse as mãozinhas para ter o peito da mãe. Deixara tudo ao cuidado e previsão dela. De igual modo, não devemos desejar nada nem recusar nada. Aqui temos, queridos irmãos e irmãs, um grande ensinamento que nos vem de Deus menino, através da sabedoria de São Francisco de Sales. Não devemos desejar nada, nem recusar nada, mas aceitar tudo aquilo que Deus nos manda. Mas atenção, sempre e só por amor, porque Deus nos ama e quer sempre e só o nosso bem. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Drodzy wierni przyjaciele języka portugalskiego, w czasie tych świąt Bożego Narodzenia życzę wam pełni pociechy i łaski od Dzieciątka Jezus. Niech na waszych sercach, waszych rodzinach i waszych wspólnotach rozbłyśnie światło Odkupiciela, który objawia czułe i miłosierne oblicze Ojca Niebieskiego. Wam, niech On wam wszystkim błogosławię i da pogodny i szczęśliwy nowy rok. Queridos fiéis e amigos de língua portuguesa, neste Santo Natal, desejo-vos a plenitude das consolações e graças do Deus menino. Resplandeça nos vossos corações, nas vossas famílias e comunidades, a luz do Redentor, que nos revela o rosto terno e misericordioso do Pai Celeste, e que a todos abençoe com um ano novo sereno e feliz.
أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على سر ميلاد يسوع مستلهماً بعض أفكار القديس فرانسيس دي سالس الذي يصادف اليوم الذكرى المئوية الرابعة لوفاته. الفكرة الأولى هي أن يسوع ملك الكون لم يجلس قط على العرش، بل ولد في الإسطبل وضجع في مذود، وفي النهاية مات على الصليب ووضع في القبر. يسوع هو ابن الله، جاء ليخلصنا فصار إنساناً وتجرد من مجده ووضع نفسه. نرى هذه العلامة بصورة ملموسة في الطفل يسوع المضجع في المذود، وهي علامة تبين لنا أسلوب الله الذي هو القرب والرأفة والحنان، وبأسلوبه هذا يريد الله أن يشدنا إليه. الفكرة الثانية التي تظهر من مغارة الميلاد هي الفقر الذي هو رفض لكل غرور دنيوي، وميلاد يسوع يعلمنا أن نتخلى عن كل أمجاد ورفاهيات هذا العالم. أجدادنا الذين عرفوا الحرب والجوع عرفوا أيضاً أن عيد الميلاد هو عيد فرح واحتفال، ولكن في البساطة والتقشف. الفكرة الأخيرة هي أن طفل بيت لحم تحمل في المغارة شدة الطقس وبرودته وكل ما سمح به الآب بأن يحدث له، ولم يرفض التعزية الصغيرة التي قدمتها له والدته، ولم يطلب منها شيئاً، بل ترك كل شيء لرعايتها وبعد نظرها. ونحن مثله يجب ألا نرغب في أي شيء وألا نرفض شيئاً، وأن نتحمل كل ما يرسله الله إلينا، لأنه يحبنا ويريد دائماً وفقط خيرنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Serdecznie pozdrawiam wiernych języka hiszpańskiego. Zaufajmy Bogu, ponieważ On nas miłuje i zawsze chce tylko naszego dobra. Życzę Wam wszystkim pogodnego nowego roku, pełnego pokoju i wszelkich łask nieba. وحي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. لنتكل على الله لأنه يحبنا ويريد دائما وفقط خيرنا. أتمنى لكم جميعا سنة جديدة مطمئنة مليئة بالسلام وبكل نعمة سماوية. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa
obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, okres liturgiczny zaprasza nas do refleksji nad tajemnicą Bożego Narodzenia. A ponieważ dziś przypada 400. rocznica śmierci świętego Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, mam przyjemność ogłosić, że dziś ukazuje się list apostolski zatytułowany Wszystko należy do miłości. Słowa te pochodzą z traktatu o miłości Bożej, w którym święty Franciszek Salezy pisał. W Kościele Świętym wszystko należy do miłości. Żyje w miłości, czyni się dla miłości i pochodzi z miłości. Rozważając o Bożym Narodzeniu pisał, że po stokroć bardziej woli widzieć dzieciątko w żłobie niż wszystkich królów na ich tronach. Istotnie, Jezus Chrystus Wszechświata Pan nigdy nie zasiadał na tronie. Urodził się w stajni, owinięty w pieluszki i położony w żłobie. Wreszcie umarł na krzyżu i zawinięty w prześcieradło został złożony w grobie. Dzieciątko leżące w żłobie jest dla nas znakiem od Boga, wskazującym na Jego styl, którym jest bliskość, współczucie i czułość. Bóg przyciąga nas, ale z miłością, niezależnie od tego, jacy jesteśmy. Nie bierze nas siłą, nie narzuca nam swojej prawdy i sprawiedliwości. Innym aspektem żłóbka jest ubóstwo. Boże Narodzenie to radość i świętowanie, ale w prostocie i surowości. Zatem, jak naucza święty Franciszek Salezy, niczego nie pragnąć i niczego nie odrzucać. Przyjmować wszystko, co Bóg nam zsyła, ale uważajmy, zawsze i tylko z miłości. Wam wszystkim i waszym rodzinom raz jeszcze dobrych świąt Bożego Narodzenia i dobrego początku nowego roku. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Nell'avvicinarsi della fine di quest'anno, vi invito a rendere grazie a Dio per la sua bontà e misericordia. L'amore di Dio che si è rivelato a Betlemme porti la consolazione ai nostri cuori turbati dal dramma della guerra in Ucraina e in altre parti del mondo. Anche voglio ringraziare al popolo di Polonia tutto l'aiuto che dà al popolo polacco, al popolo ucraino. Ricordiamo che nella storia dell'umanità l'ultima parola spetta a Dio perché tutto appartiene all'amore. Ognuno di voi, alle famiglie polacche e ucraine che si trovano attualmente nella vostra patria, la mia benedizione. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Zbliżając się do końca obecnego roku, zachęcam was do dziękczynienia Bogu za Jego dobroć i miłosierdzie. Niech miłość Boga, która objawiła się w Betlejem, przyniesie pocieszenie naszym sercom dotkniętym dramatem wojny w Ukrainie i w innych miejscach świata. Pamiętajmy, że w historii ludzkości ostatnie słowo należy do Boga, ponieważ wszystko należy do miłości. Każdemu i każdej z was, rodzinom polskim i ukraińskim, które aktualnie znajdują się w waszej ojczyźnie, z serca błogosławię. Santo Padre, i na zakończenie już czas na pielgrzymów włosko-języcznych. Pielgrzymi w imieniu wszystkich tych pielgrzymów Pani zapewnia o życzliwości wobec Ojca Świętego
i też o modlitwie w intencji Jego posługi. Na zakończeniu dzisiejszej audiencji zaśpiewamy Ojcze nasz po łacinie, następnie Ojcze Święty udzieli swojego błogosławieństwa, które w sposób szczególny kierowane jest do dzieci, do cierpiących. Pobłogosławi też różańce i przedmioty służące do kultu, które mają przy sobie pielgrzymi. Kieruję moje serdeczne pozdrowienia do pielgrzymów włoskojęzycznych. W szczególności pozdrawiam wszystkie grupy parafialne, które zachęcam, aby byli radosnymi świadkami miłości Boga w swoich wspólnotach. Następnie pozdrawiam członków ruchu Focolari pochodzących z różnych krajów, których zachęcam do zaufania Jezusowi, wiernemu przyjacielowi, który nigdy nas nie zdradza. Jest mi miło móc tutaj ugościć nauczycieli religii z diecezji Trani Barletta Bisceglie i orkiestrę z Ceccano, która grała na początku audiencji. Chcę was prosić o szczególną modlitwę w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI, który w cichości wspiera Kościół, który w tej chwili jest chory, i żeby służył temu Kościołowi aż do końca. Na koniec, jak zwykle, moja myśl idzie w kierunku młodzieży, chorych, osób starszych i nowożeńców. Niech dzieciątko z Betlejem udziela wam swojego światła i daru pocieszenia. Niech udzieli umęczonej Ukrainie daru pokoju. Niech i z serca was wszystkich błogosławię. Ojcze nasz. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I tak dobiegła końca dzisiejsza światowa audiencja, która przypada w oktawie świąt Bożego Narodzenia. Z tej też okazji i jeszcze z innej, a mianowicie, że dzisiaj przypada 400. rocznica śmierci świętego Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. Ojciec Święty swoją katechezę oparł refleksję nad Bożym Narodzeniem w towarzystwie właśnie świętego Franciszka Salezego. Dziękujemy Ojcu Świętemu też za słowa, które skierował do polskich pielgrzymów, czyli do nas wszystkich biorących udział w tej dzisiejszej audiencji. Dziękuję wszystkim widzom telewizji Trwam za udział w tej dzisiejszej audiencji. Życzę dalszego, radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Żegna się z Państwem ojciec Zdzisław. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.